Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Meksyku. My nadal jesteśmy w Tulum i dzisiaj mamy plany na zwiedzanie. Jedziemy na ruiny Tulum. Zadowolona? Tak, troszkę nam się późno zrobiło. Budzik dzwonił o 7, ale magnes dzisiaj w łóżku był taki, że o 9 właśnie podnieśliśmy, a już jest pół do 11. Także my lubimy sobie pozwiedzać właśnie tak około godziny 12, jak słońce najbardziej świeci. A dzisiaj jest naprawdę gorąco. Tutaj chłopaki jeszcze sprzątają po huraganie. Ale jak wiecie, my na te ruiny pojedziemy skuterem, bo wczoraj go sobie wzięliśmy. Także będzie łatwiej. Przyjechaliśmy najpierw na śniadanie i z polecenia dostaliśmy tą restaurację i można zjeść tutaj za 80 peso danie dnia i to jest niespełna 18 zł, więc my siadamy i zaraz wam pokażę, co tutaj kolega ma. Ja już sobie wybrałem, będę jadł tą wieprzowinę tutaj. Marika też? Wieprzowina? Tak wygląda nasza wieprzowina. Mamy fasolę, wieprzowinę, ryż, do tego mamy placki tortilli, cebula marynowana, ostry sos, mamy jeszcze lemoniadę i Marika ma to samo, smacznego. Zjedliśmy już obiad i przyjechaliśmy, o proszę, zobaczcie, jakie małpeczki. $5 chcę za zdjęcie z małpką, 20 zł. Idziemy już na ruiny, które są tutaj w Tulum. Stoimy w kolejce, żeby kupić bilety i zobaczcie tutaj po lewej stronie, pani z gwardii pilnuje. Co najlepsze, słońce świeci, jest ponad 30 stopni, my chcemy wejść do środka, tutaj mamy już bilety. Się okazało, że nie można wody wnosić, znaczy wodę można, ale nie można w plastiku, więc trzeba wszystko wypić. I kilka godzin w tym słońcu będziemy bez wody. Ale tam nawet ktoś zostawił tą, wiecie, taką napełniającą butelkę. Też nie mógł wnieść, tylko była z plastiku. Zero plastik. Meksyk naprawdę jest coraz gorzej na minus. Jest, że zero plastiku tutaj, a wyobraźcie sobie, że mamy, bo sprawdzała nam plecak jeszcze pani, mamy chipsy, no i też są w foliowej torebce, no i to jej nie przeszkadzało, przeszkadza im tylko woda, jak jest w plastiku, to też dziwne, no bo przecież pić trzeba trochę. Dochodzimy powoli do ruin Tulum, tylko że to są jeszcze usypane, raczej ułożone kamienie takie, żeby to ładnie wyglądało, żeby to wyglądało tak, jak wyglądają ruiny, a my mamy parasolkę i korzystamy z niej, deszczu nie ma dzisiaj, świeci i grzeje ładnie w głowę. Jesteśmy w miejscu, gdzie sprawdzają bilety. Doszliśmy do wejścia, no i pan nas cofnął. Teraz mamy jakieś 600 metrów się wrócić, żeby kupić bilety, bo oczywiście nie można wszystkiego w jednym miejscu kupić. To nie są bilety. To nie są bilety, co wcześniej kupiliśmy. To jest jakaś opłata za park narodowy. No i teraz musimy wrócić się w tym upale, całkiem przyjemnie. Dobrze, że mamy wodę. Musieliśmy się wrócić do tego miejsca po bilety, dobra. Idziemy. Nie tylko my jesteśmy bardzo zrażenowani, tutaj pani z tyłu też w kolejce, już kilka osób musiało się wracać. Jest taka totalna dezorganizacja, jakby nie można było kupić biletu i tej bransoletki w jednym miejscu, wiecie? No nie. Widać, tutaj coś robią, jest napisane bilety, więc myślę, że tutaj w przyszłości będzie można kupić ten bilet. Ale póki co to jest naprawdę bardzo kiepsko rozwiązane. Tutaj też coś się ludzie kłócą przy wejściu. Ale nieźle. No słabo to jest rozwiązane. Mamy już nasze bilety i teraz wchodzimy. Jaja ciąg dalszy, wyobraźcie sobie, że nagrywam tutaj. Jak wchodzimy, tak jak zawsze wszystko i pan mówi, że nie można tutaj nagrywać. Jak chcę nagrywać, to muszę zapłacić kolejne 70 peso. Po prostu chcą pieniądze wszędzie. Wszędzie pieniądze za wszystko. A jeszcze oprócz tej aferki, którą my nagraliśmy wcześniej, a wy już ją widzieliście, to tutaj teraz państwo też, że no ale co z tymi biletami, dokąd my mamy teraz iść? To jest tylko tutaj ruiny, czy tam coś jeszcze? Wiecie, w ogóle nie ma ani znaków, ani informacji na ten temat. Oni zapłacili ciekawe ile, no bo też można takie wałki tutaj robić. Od początku nas próbowali zatrzymać na ulicy, już od samego wjazdu. Wiecie, parking, coś tam, tu płacić, tu coś. No, także nie wiadomo ile oni zapłacili, taka totalna dezorganizacja tutaj jest. Jak jest powiedzenie u nas w Polsce, że jak w Meksyku, albo ale Meksyk, no to tutaj jest ten Meksyk. Więc teraz muszę uważać, jak będę nagrywał, żeby nie nagrywać przy żadnych pracownikach. Wchodzimy w końcu, trochę cienia, przez taki tunel przechodzimy. No i zaraz będziemy już, właśnie. Tutaj już są ruiny. Już widać jakieś pałace, tam z tyłu widać bardziej zachowane. No tutaj są totalne ruiny. One lubią się wygrzewać na słońcu, no my nie bardzo. Wchodzimy na pierwszy punkt widokowy. No pięknie to wygląda. Można podziwiać całą tą miejscowość, wioskę, miasteczko. Ale ta pogoda naprawdę tutaj przeszkadza. Jak będziecie, to przyjdziecie o 8 rano, oni otwierają o 8. Idziemy dalej i jesteśmy teraz blisko tej piramidy albo świątyni, którą widzieliście wcześniej, która wyglądała no, na dobrze zachowaną, aczkolwiek też widzę, że ona jest odbudowana. Jak tam Mari?
Tutaj jest jedna z plaż, ale jak widzicie, no warunki nie zachwycają. W tym miejscu mijamy kolejny budynek, kolejne ruiny. Takie pieniądze za stem się płaci, a nawet tablice wyblakłe, że nie można nic przeczytać. Tutaj widać, że jest jakaś świątynia i to wygląda na główny plac. Też widać schody do góry, można było pewnie kiedyś wchodzić po tych schodach tam do góry. Doszliśmy na plażę i jak widzicie, można zejść po schodach, tylko jest zamknięte. Tam widzę, że ktoś naprawia schody, może ten huragan porozwalał. No i dostęp do plaży jest zamknięty. No ale zobaczcie, jak ta plaża wygląda, cała w glonach. Zobaczcie na tego. Widać, jak skórę zrzuca, schodzi mu tutaj z tułowia. Tutaj z ogona. No czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Niedawno przechodziliśmy na dole obok tej plaży, o której wam mówiłem, że jest tak zaśmiecona przez glony. Piękny tutaj jest widoczek. Zaraz przejdę jeszcze tutaj do punktu tego widokowego. Ładnie te palmy pasują do tych ruin. Tam sporo ludzi też widzę. Sporo jest gekonów. Pięknie. To już jedne z ostatnich ruin w tej wiosce i będziemy powoli się kierować do wyjścia. Tutaj są jeszcze jedne. Teraz jest to odpowiedni moment, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. A jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to jest to odpowiedni moment. To już koniec tego. Wychodzimy. Zmęczeni jak nigdy. Jesteśmy w miejscu, gdzie zabierają wodę i z tego miejsca zajęło nam to godzina 45. Z tym wracaniem się po bilety, tu, tam. Tak, trochę nam zajęło, ale tak ale... półtorej godziny można się wyrobić, ale jakby plaża była otwarta, no to myślę, że dwie godzinki to tak spokojnie można tam siedzieć. No, teraz było zamknięte. Mówię, tak trochę zaniedbanie tu wyglądało. Tak. Nie były wszystkie czytelne napisy, że nie można było poczytać. Wody nigdzie nie sprzedają, wiecie, łazienek nie ma. Tutaj my wypiliśmy tej wody, to też później nam się sikać chciało. Tak się zastanawialiśmy, czy to nie jest specjalnie zrobione, że wody nie można wnosić, żeby szybko wychodzić stamtąd. Tak, że godzina i wiecie, i wracacie, bo w taki upał to ciężko bez wody. Oczywiście przy wyjściu pełno miejsce do kupienia jakichś suwenir. Jakbyście chcieli, no to takie rzeczy tutaj jak najbardziej można kupić. Pytaliśmy o wodę, ile woda tutaj kosztuje, no to 13 zł chcieli za butelkę wody. 60 peso, a w sklepie normalnym można kupić za 25 już dwie takie butelki. Dwie takie, dlatego my mamy 5 minut do sklepu, idziemy na skuter i jedziemy. Marice się coś takiego podoba. Spadamy jak najszybciej do 7-Eleven ukoić pragnienie. Ja to biorę litr wody i 2 litry piwa, a ty Mari? O, to ładnie. Ja czekam tam jest. A przez to, że zostaliśmy tam na parkingu, to zobaczcie, tutaj nigdzie nie musieliśmy płacić właśnie w tych budkach po drodze za parking dodatkowo. Tankujemy jeszcze nasz skuter i paliwo kosztuje tutaj 5 zł 55 groszy za litr. My już spakowani opuszczamy dzisiaj Tulum. Marika ma ten plecak wyżej od twojej głowy teraz widzę. Co tu się dzieje? Ja usiłam się na ten plecak. Dobra, jedziemy do Playa del Carmen. Tak patrzę na Marcina plecak i on jest o wiele mniejszy od mojego. Ale to nie znaczy, że nie jest cięższy. Myślę, że Marcina jest troszkę cięższy. Nie wiem, co tam w sumie napakowany sprzęt głównie. Dwa laptopy tam są. No, głównie sprzęt napakowany, a ja ciuchy. Dochodzimy do miejsca, gdzie odjeżdżają takie busy właśnie do Playa del Carmen za 50 peso. Zapakowaliśmy się już do busa. Pan powiedział, że jeśli plecaki będą leżały właśnie tak jak teraz tutaj leżą, to musimy dopłacić jak za normalny bilet, więc na początku usiadłam na kolanach z plecakiem, ale póki co mamy tu z tyłu miejsce. 50 peso to 11 zł, a będziemy jechać jakąś godzinę. No i teraz szukamy hotelu na dzisiaj, żeby tam zostać. Mamy szczęście, bo pani się dosiadła, ale siadła tam z boku, z przodu, więc jeszcze jedziemy na luzie. Mari, spokojnie, spokojnie. Wstawaj, bo może zaraz będziemy przejeżdżać koło portu. Weszliśmy jeszcze do supermarketu i pytanie telewidzowie do was. Czy my moglibyśmy się uczyć czegoś od Meksykańczyków? Ja myślę, że tak. Zobaczcie, jesteśmy w supermarkecie. Proszę bardzo, jak tu ładnie. Coś dla słodzenia, ale my dzisiaj nie, na razie. My idziemy coś kupić. Mariczka coś wypompowana. Coś jest mi niedobrze, no. Chwila odpoczynku. Od słońca niby się działam, klimatyzację, ale nie siadajcie przy oknie od słonecznej strony, bo po prostu... Klimatyzacja nie dawała rady. Nie. Robimy jakieś szybkie zakupy i mamy jeszcze półtorej godziny do promu, bo dzisiaj jeszcze będziemy płynąć promem, tak? Podjęliśmy właśnie decyzję, że nie zostajemy w Playa del Carmen, tylko płyniemy do... Cozumel. Na wyspę Cozumel.
biorę sobie dwie bułki, na taką tacę się nakłada szczypcami, później pani tutaj kasuje i nakleja naklejkę. Biorę sobie taką wieprzowinę do moich bułek. Zaczęliśmy się stołować, ja mam swoją wieprzowinę, tutaj mam cebulę, jeszcze limonki do tego. Marika kupiła sobie rybę, jemy, bo musimy stąd szybko spadać. Chcieliśmy do portu pojechać taksówką, ale taksówkarze chcą 100 pesos, czyli 22 zł, aplikacje no nie taniej, więc trochę się obraziliśmy na tą mapię taksówkową i idziemy teraz na pieszo. Tym bardziej, że to jest tylko kilometr. Kilometr, no właśnie. To jest trochę za dużo, 22 zł. Jesteśmy już na, no można powiedzieć, jakiejś głównej ulicy, promenadzie, która prowadzi do portu i też do jakiejś plaży. Oczywiście turyści z Ameryki i po każdej stronie, po lewej i po prawej, pamiątki można sobie kupić. Tutaj można więcej ludzi zobaczyć niż w Tulum. Jest tutaj plaża od razu, ale my nie mamy czasu. Kupiliśmy bilety szybko jeszcze w maszynie, ale nam się udało. Mamy 9 minut do odpłynięcia. 18.30, dobra, spadamy. Tu jest jeszcze jakaś odprawa, ale nie musimy nic, idziemy szybko. Mamy bardzo mało czasu. A jeszcze do łódki tam daleko trzeba, to zobaczymy, czy nas wpuszczą. Tutaj jest plaża Playa de Carmen, ale my nie mamy czasu na plażowanie, idziemy. Pan nam skasował tutaj bilecik. No, solo ese, idziemy. Tak wygląda nasz katamaran, którym będziemy płynąć 45 minut. Zobaczcie, jak Majtek ładnie ubrany. A my idziemy z dużymi plecakami. Bardzo ładnie pan marynarz ubrany. Jak w Polsce wojsko. No pięknie, takie baniaczki. Pani też tam widać, pani marynarka. Zostawiamy jeden plecak tylko. Marika wzięła ten mały ode mnie. Ja duży biorę ze sobą. No właśnie, bo tu statek chodzi. Duży biorę ze sobą, bo mamy tutaj sprzęt, laptopy, także o, jesteśmy. Chciałam powiedzieć, że mamy sprzęt pewnie, bo obydwój byśmy mogli wejść, ale niepotrzebny mi ten duży dzisiaj. Tak wygląda ten prom w środku. Później wam pokażę, jaka to firma, bo tutaj pływają trzy. No i z tego, co wyczytaliśmy, no to ten jest najtańszy prom. Malika tam jeszcze jakieś bilety sprawdza i Mari mówi, że idzie tam na zewnątrz. Ja tu chwilę w klimatyzacji posiedzę. Ja idę, brak mi słońca. Brak mi takiego, wiecie, odpoczynku, relaksu, a tutaj czuję na tej łódce, że będzie dobrze. 45 minut. Mamy prywatny rejs, nikogo więcej tu z przodu nie ma. Jeszcze muzyczka tam gra. Pływamy powoli w stronę Cozumel. Po 40 minutach dopłynęliśmy już na wyspę Cozumel, idziemy teraz, Marika musi odebrać swój plecak. Mari, myślę, że tutaj musisz wyjść i tak, pewnie wyniosą twój plecak. Spokojnie, spokojnie, idziemy, będzie na zewnątrz. Mariki plecak już tutaj leży, wypakowany były jeszcze szybciej niż my, zdążyliśmy wysiąść. Mari oddaje bilecik, bo takie bileciki dostawaliśmy, pan sprawdza numery, zgadza się. Idziemy. Ciężki. Jesteśmy już w porcie Cozumel. O, Mariczka, masz jeszcze tutaj toaletę, jakbyś chciała. Nie? Okej, to idziemy dalej. Wychodzimy, znaleźliśmy sobie pokój, do którego mamy jakieś 400 metrów. Idziemy zobaczyć, jaki jest pokój. Ponoć jest basen. A my już bukowaliśmy te baseny 2 czy 3. Wszystkie były zamknięte. Taki czas. Sprawdzić, zobaczyć, bo pokój tak średnio wygląda, ale nam zależy po prostu, żeby nie siedzieć tutaj. Już nad morzem, tylko naprawdę w basenie odpocząć, zrelaksować się. Także idziemy sprawdzić, czy działa. Proszę bardzo. Można też wynająć sobie samochód i jak przypłyniecie z lądu na wyspę, to możecie od razu sobie gdzieś go pewnie tutaj niedaleko odebrać. Jesteśmy już na wyspie. Ładnie to wygląda. Te palmy trochę jak Miami albo Kalifornia. W tamtą stronę bardziej. No pięknie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Widzę, że w środku tej wyspy, ale to całkiem na początku, jest jakiś park ładny, ale nie będziemy do niego teraz chodzić, idziemy dalej. I tutaj mamy jak deptak w koło brzegu tym razem. Zobaczcie. Do mola byśmy szli. Pamiętacie? Kojarzycie? Trochę podobnie. Apteki w Meksyku też przebijają wszystko, zobaczcie. Robią promocje na co się tylko da. No i tutaj to najlepsza promocja, jaka może być w tej aptece. Bierzemy? Potrzebuję. Mari, wezmę co na dzisiaj? Wiesz, całą noc. Noc nasza. Bierzemy butelkę tekili i jedziemy. To będzie.
podpytaliśmy o pokój, żeby nam właściciel pokazał. Tam teraz idzie, albo pracownik. Idziemy zobaczyć. O, najpierw jest matko, tak potrzebna ta Viagra. Ciśnienie trochę skoczy, będę się lepiej czuł. O, proszę bardzo, tu jest jeden basen z hamaczkiem. On taki w środku jest, więc no tak sobie w dzień skoczyć, jak słońce jest wysoko. Bo wieczorami to już lepiej iść na ten basen, który jest na górze, bo mają dwa ponoć. Już mieliśmy rezerwować i patrzymy na Bookingu, a one zniknęły nagle z Bookingu. Znowu dziwna sytuacja. Wszystkie. I nagle, wszystkie. Nawet te za $80, które tutaj miał. Mówi, że tak czasami jest, no. W ciągu minuty, że to rezerwacje przychodzą na spokojnie. Tak. No, nie chce nam się w to wierzyć, dobra, znajdziemy coś innego. Usiedliśmy sobie chwilę przed kościołem, znaleźliśmy inny hotel. Troszeczkę droższy, wyszło $30, czyli jakieś 120 za nockę. Idziemy, teraz tam mamy jakieś 350 metrów. Idziemy, Google Map pokazuje, że 7 minut przed nami. Marika, nie widać ciebie za tego plecaka. Jak ktoś bardzo artystycznie pomalował tą ławeczkę, zobaczcie, siedzicie na ławeczce, jakbyście siedzieli nad morzem. Piękna koncepcja. Dotarliśmy pod drzwi naszego hotelu. Ładnie zrobiony, pomalowany. Wchodzimy. Tu jeszcze jakiś kolega wchodzi z nami, proszę bardzo. Pokażę wam teraz, jak wygląda nasz pokój. Tutaj się wchodzi przez takie kartonowe drzwi. Tutaj jest nasza łazienka. Widzę, jakiś komar lata. To jest nasza prywatna łazienka i tu mamy pokój. Zobaczcie, spory pokój. Ładnie wygląda, tu są jakieś okienka. Tu jest lustro, tu jestem ja. Cały zgrzany, tu mamy takie światełko. Mamy klimatyzację i mamy też wiatrak. A co ciekawe, klimatyzacja jest do dwóch pokoi na jeden pilot. Znaczy my mamy swoją, oni mają swoją tutaj obok, ale pilot jest jeden. Więc jak oni chcą zmienić, to pilot musi być tutaj na zewnątrz, więc Marika będzie miała problem, bo Marika lubi sobie poklikać klimatyzacją. Też mamy kuchnię tutaj w tym hotelu, także coś będziemy gotować, jak zostaniemy tutaj 2-3 dni. Mari jeszcze tutaj jakieś informacje zbiera. Jeszcze jest widno, może nam się uda złapać jakieś kolorki na zachód słońca. Zobaczcie, jakie maszyny tutaj stoją, można sobie pograć. Ładnie wygląda ta nadmorska mieścina. I powiem wam, że idziemy kawałek w tamtą stronę teraz, ale tam są duże takie, zobaczcie, dla dużych statków. One tutaj przypływają często. Jak my tutaj płynęliśmy, to widzieliśmy 3 duże wycieczkowce i pewnie też tutaj dopływa ten największy. Z tego co pamiętam, to Icon of the Sea. Widzieliśmy go w Utili w Hondurasie. No i myślę, że on też tutaj sobie dopływa po prostu. Zobaczcie, jaki to długi pomost. Mera, Marika Guantanamera. To na tyle z oglądania morza i zachodu słońca. Idziemy tutaj do jakiegoś parku. Widzę, że są porozstawiane jakieś budy. Zaraz popatrzymy, co tu robi. O, tam widzę jakieś naleśniki robi. Tutaj są słodkości, ale najpierw kolacja przed nami. Idziemy jeszcze na jakieś szybkie zakupy. Mari ledwo chodzi, ale zrobimy jakąś zupkę chińską, kupimy. Mamy lodówkę, kuchnię, więc może coś się uda ugotować. Daj mi też na podpórki. Bierzemy dwa. Ledwie chodzimy, no dzisiaj, słuchajcie, nachodziliśmy się. Przecierały nas te tur ruiny i później z tymi plecakami jeszcze przez, no, z dobre ponad 2 km zdobyliśmy. Sporo te dzisiaj położyliśmy. 3 km z tymi plecakami, to też niełatwa sprawa. Jeszcze ta patelnia dzisiaj na zewnątrz. Dobra, idziemy na zakupy. Może nie wiecie, ale Coca-Cola czasami w Meksyku jest tańsza niż woda. I zobaczcie, tutaj 76 peso, 17 zł, dwie butelki. To jest 2 litry, 3 litry, to jest 2,5. One są różnie miksowane, do tego jeszcze jest wiaderko. 9,70 wychodzą ziemniaki, no to też nie najtaniej, a cebula? Cebula 32, czyli jakieś około 7 zł wychodzi kilogram cebuli. Po tej papryczce, jakby mnie wysadzili tylko w supermarkecie, to bym wiedział, że jesteśmy w Meksyku. Oni mnóstwo takiej papryki suszonej używają do swoich dań. No i tutaj mamy dwa rodzaje, tutaj jest jakaś mniejsza, a tutaj jest większa. Miały być szybkie zakupy, a zajęło nam to jak zwykle 40 minut. Jesteśmy lżejsi o jakieś 53 zł. Ale mamy zdrowe rzeczy też. Będą szejki z banana i jak to się nazywa? Masło orzechowe. Tak. Piliśmy to w Hondurasie i nam ostatnio posmakowało. Tak, ja daję kopana pół dnia. Pół dnia, no. I teraz może jeszcze na wieczór trochę cukru. Wróciliśmy już do pokoju i ugotowaliśmy sobie co, Mariczka? Zupę z jajkami. Marika ma w misce, ja mam w takim garneczku, no bo na tym hotelu, to jest miks pół na pół, była tylko jedna miska. Także smacznego, moja droga. Wymarzona kolacja meksykańska.